Jak zaczęła się moja współpraca z Amnesty International? To się zaczęło chyba jeszcze w Darłówku, kiedy wśród delegacji między innymi z Genewy chyba członkowie Amnesty też docierali jako członkowie tejże delegacji, ale problem w tym rzeczy polega na tym, że spisywali nasze dane, jak przyjeżdżała delegacja z zewnątrz, czy oficjalnie Czerwonego Krzyża, to spisywali dokładne dane wszystkich internowanych, wiek, stan cywilny, prawda, adresy, zawód, miejsce pracy. I tym oto sposobem moje dane i dane innych internowanych również trafiły do Londynu, gdzie jest główna siedziba Amnesty International, rzecz jasna. Między innymi moje dane, gdzie podałam zawód bibliotekarz, trafiły do Brytyjskiej Biblioteki Narodowej. I tam moją skromną osobą zainteresowali się bibliotekarze z British National Library i po wyjściu z drugiego internowania w grudniu 1983 roku dostałam od nich list, pisany zresztą bardzo fajnie po polsku, że my, że przedstawili się, jesteśmy grupą bibliotekarzy z Brytyjskiej Biblioteki Narodowej, chcemy panią otoczyć opieką, panią i pani rodzinę, chcemy z panią nawiązać kontakt. Czego pani potrzebuje, proszę do nas napisać. No więc ja oczywiście kontakt podchwyciłam, napisałam, czego potrzebuję, że no środków higienicznych, ubranek dla dzieci, tam lekarstw i tak dalej. I odpisałam im po angielsku, jako że znam język. Oni się z tego oczywiście bardzo ucieszyli. I no, oczywiście zaczęłam dostawać paczki, które dla mnie były bardzo wielką pomocą, zwłaszcza w momencie, kiedy straciłam pracę, mąż grosiki zarabiał. I potem się z biegiem czasu dowiedziałam, że ta grupa tych bibliotekarzy z British National Library to byli członkowie Amnesty International. Wśród nich był taki fajny chłopak, nazywał się Hedley Sutton, z działu opracowania. I on właśnie był szefem Amnesty International, działu, który zajmował się całą Europą Środkowo-Wschodnią. On stał na czele tego działu i był moim bezpośrednim opiekunem mianowanym przez Amnesty. I on w pewnym momencie zaczął do mnie pisać w imieniu Amnesty International. Z początku jeszcze pisał w takich zwykłych listach, bo tam od razu kilka osób zaczęło ze mną korespondować z tej brytyjskiej biblioteki. I przedstawił się w pewnym momencie właśnie, kim jest. I od tego momentu zaczęły się cuda dziać z korespondencją. Albo nie docierały listy wcale. Paczki to w ogóle potem zaczęli kurierami przysyłać, bo przychodziły zdewastowane. Nie docierały albo przychodziły z opóźnieniem. No więc ja... On mnie jeszcze zaczął prosić, że interesują go wiadomości, co się dzieje w Polsce, interesują go represje, zatrzymania i przede wszystkim, czy jakieś represje nadal moją osobę dotykają. Ja mu o tym wszystkim zaczęłam pisać. Zaczęłam im pisać o represjach, z którymi ja miałam do czynienia, które widziałam, których byłam świadkiem, z ludzi represjonowanych opisywałam, których skierowałam do biskupiego komitetu. Pisałam oczywiście o Leszku Moczulskim, o więźniach politycznych. No jak zaczęłam o tym pisać, no to się wiadomo, zaczęły cuda dziać z korespondencją. Nie wszystko docierało. I od tego momentu on zaczął do mnie pisać w oficjalnych kopertach firmowych, prawda, z tym charakterystycznym takim znakiem Amnesty, ta świeca płonąca, opleciona drutem kolczastym i ten ich znak i pod tą świecą taki człowiek skulony jak więzień, prawda, więzień sumienia. I oni już nie śmieli, prawda, tych listów ruszać, już się zaczęli, prawda, już łapki musieli trzymać przy sobie. I nawet miałam okazję się z tymi ludźmi z Amnesty spotkać osobiście, bo oni, jeszcze była taka sytuacja, że w pewnym momencie parę osób, chyba trzy albo cztery osoby były bardzo poważnie chore, tam był stan zagrożenia życia nawet. Był między innymi człowiek z kopalni Mysłowice po przeszczepie nerki. I nie było leku takiego, który się... on miał mieć przeszczep nerki, tylko był na dializach i taki lek, który uzupełniał, prawda, niedobory po dializie. Nie było leków.
I ja jak tych ludzi do mnie skierowano, bo w kościele też nieraz brakowało leków. Między innymi też chyba chodziło o Andrzeja Rozpuchowskiego, lek dla tego Basi synka. W każdym razie ja im napisałam, że ja rezygnuję z części pomocy dla mnie, żeby z tych środków zakupili leki dla moich przyjaciół i wysłałam im recepty na te leki. I te leki przyszły. No i w ten sposób udawało mi się też ludziom pomagać w takich sytuacjach zdrowotnych. I między innymi, jak Andrzej siedział w więzieniu, to też dla Basi, wiem, jedną czy dwie paczki załatwiłam, zanim Andrzej wyszedł. I w pewnym momencie jeszcze była taka pani, nie wiem czy jeszcze żyje, bo ona już wtedy miała 60 lat, nazywa się Kathleen Lamp. I Kathleen do mnie napisała, że wybierają się do Polski, że chce przyjechać, chce się ze mną spotkać, bo chcą się osobiście spotkać i o wiele rzeczy spytać. Tym bardziej chcą przyjechać, że wiedzą już, że ja znam język. No i przyjechała Kathleen, to były ostatnie dni maja 1985 roku. A ja do Amnesty między innymi też pisałam o Moczulskim, o Majce, o KPN-ie, o wszystkim pisałam. I ona przyjechała, rzeczywiście odbieram ją tu z Katowic, z dworca, bo ona przyleciała samolotem do Warszawy. Ona oficjalnie przyleciała jako turystka. Starsza pani, szczupła, niepozorna, skromnie ubrana. Ja ją tutaj odebrałam z dworca. Ona mnie zna ze zdjęć, bo ja jej zdjęcia wysłałam. Zaprzywieźliśmy ją do Mysłowic, do rodziców. Tam u rodziców się zatrzyma, bo dostała pokój do dyspozycji, mieli więcej miejsca po prostu. I ja wtedy przed przyjazdem Kathleen poprosiłam te wszystkie osoby, które dostały leki, dostały pomoc, żeby, ja mówię, słuchajcie, bo się pytali, czy coś płacą za to, czy w jaki sposób mają się zrewanżować. Ja mówię, ja proszę tylko o jedno, jak przyjedzie pani, przedstawicielka Amnesty, która nam udzieliła pomocy, to macie wszyscy przyjść z kwiatami w wyznaczonym dniu i podziękować. No nie przyszedł oczywiście tylko ten pan Polok, któremu też dla dziecka pomoc załatwiłam, niepełnosprawnego. Poza tym przyszli wszyscy z kwiatami i jak Kathleen przyjechała, przywieźliśmy ją z dworca, to czekał na nią pokój stołowy pełen ludzi, pełen kwiatów i ona od razu była w szoku. I wszyscy jej dziękowali za leki ratujące życie, za to, że przyjechała. Ona była bardzo wzruszona, ja z kolei pociłam się jak mysz, bo pierwszy raz miałam okazję rozmawiać z osobą z Londynu i ciężko się z nią było, bo ona mówiła bardzo szybko, ciężko było wyłapać słowa. No a musiałam się pocić, bo byłam tłumaczem, prawda? No zatrzymała się u nas jakieś 2-3 dni, też jeszcze parę osób odwiedziła, które też jej dziękowały. No, między innymi to jedna rodzina jej dziękowała za lek taki hamujący przerzuty nowotworu. No i potem pojechała dalej do Krakowa. A potem, to już był chyba 87 albo 88 rok, właśnie Hedley przyjechał we własnej osobie i spotkaliśmy się w Krakowie. On się zatrzymał w hotelu pod Czarną Różą na Floriańskiej, takiej zabytkowej kamienicy i tam się spotkaliśmy i też rozmawialiśmy ze sobą. No i ta korespondencja w zasadzie trwała, dopóki nie weszłam do Sejmu, bo potem mi na łeb tyle spadło, że nie byłam w stanie korespondować. Komitet budowy powstał jeszcze chyba w 89 roku i był Kaziu Świtoń przewodniczącym. Ja już byłam w tym pierwszym zarządzie Komitetu Budowy Pomnika, na czele którego stał Świtoń. Potem w 90 roku, jak już powstała Solidarność, już była reaktywacja, bo pierwszy komitet zawiązał się w taki sposób nieoficjalny, bo nie można było jeszcze zrobić formalnych wyborów. W 90 roku były formalne wybory, nie wiem czy nie na Politechnice, już dokładnie nie pamiętam, gdzieś w Katowicach tutaj. I ja wtedy też w tych już formalnych, oficjalnych wyborach weszłam w skład zarządu. Świtoń dalej został jako przewodniczący.
Była Ewa Widuch, był Skwira i ja już dokładnie nie pamiętam wszystkich, nie chciałabym tutaj przekłamać. W każdym bądź razie Kaziu Świtoń troszeczkę mieszał. Mieszła ta robota do przodu, bo generalnie Kazik dużo mieszał, dużo gadał, a mało szło do przodu. A tu trzeba było konkretną robotę robić. Między innymi robić konkurs na projekt pomnika, prawda, fundusze zbierać, załatwiać całą masę formalności w urzędzie związaną z tym wszystkim. I tutaj też się zbuntowali między innymi ludzie z Wujka. Zrobili walne nadzwyczajne, bo był komitet budowy pomnika i pierwsza rzecz zdjąć Świtonia z funkcji przewodniczącego i przy okazji się zrobiła taka akcja, że pod tytułem, nie wiem kto podpuścił, że nie wiem, może nawet i ci, prawda, ugodowcy z Wujka, że tu KPN chce przechwycić komitet budowy pomnika, że tu chcą, prawda, jakieś swoje interesy osiągnąć. I że narzędziem tego przechwycenia jest moja osoba. No i też zaczęli, że tutaj KPN próbuje mieszać i w tym momencie ja wstałam i powiedziałam, że jeżeli moja osoba ma stać na drodze wybudowania pomnika, ja tu jestem tylko i wyłącznie po to, że moim celem jest to, żeby ten pomnik tutaj stanął, żeby uczcić pamięć tych zamordowanych górników. Jeżeli moja osoba ma stanąć jakąkolwiek przeszkodę, to ja w tej chwili rezygnuję z członkostwa w zarządzie i oddaję się do dyspozycji walnego zgromadzenia i rezygnuję. I zrobiła się cisza, zrobiła się konsternacja. Ty rezygnujesz, a czemu, a dlaczego? A nie rezygnuj. Ja mówię, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś uważa, że przez moją osobę tu KPN coś próbuje ugrać i zamieszać, to ja rezygnuję. Nie rezygnuj. Ja mówię, jeżeli ktoś uważa, że mam nie rezygnować, to proszę bardzo, ja się poddaję woli zebranych. Poddaję pod głosowanie. Jeżeli uznacie, że mam odejść, to ja już w tej chwili złożyłam, prawda, swój mandat, a jeżeli uznacie, że mam być nadal komitecie, to ja się też podporządkuję i będę. I będzie tak, jak powiedziałam, obchodzi mnie tylko i wyłącznie pomnik, żadne inne sprawy. Poddali to pod głosowanie tajne zresztą i zostałam w drugim zarządzie, na czele którego stanął Stasiu Płatek i wtedy poszło wszystko już mocno i ostro do przodu i mamy pomnik.